Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. Jesteśmy już w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, a w naszym studiu Ryszard Marek Kowalski, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Zatem zapytam, czy troska o pszczoły, o pszczelarzy to działanie patriotyczne? Jak najbardziej. Myślę, że wielu pszczelarzy dało tego wyraz na przestrzeni dziejów. My jesteśmy na antenie Radia Warszawa, ale można też nas zobaczyć na YouTubie. Pozdrawiamy wszystkich widzów także i wszyscy widzowie widzą to w tej chwili, że przyniósł pan bardzo dużo ciekawych rzeczy, a słuchaczom o tym wszystkim opowiemy. Na przykład ma pan taki ciekawy znicz z patyczkiem. Cóż to takiego? Tak, to jest możliwość wykorzystania znieczy nawet, które kupiliśmy, a mamy te opakowania, nie bardzo wiemy, co z nimi zrobić, bo to jest plastik. Możemy ponownie wykorzystać to opakowanie do zrobienia znicza własnym sposobem. Wystarczy do tego kawałek sznureczka bawełnianego. Wosk należałoby kupić u pszczelarza, postarać się gdzieś i proszę Państwa, bardzo łatwo można przeciągnąć ten sznureczek bawełniany przez te pudełeczko, roztopić wosk pszczeli i zalać to w takim naczyniu. I mamy gotowy znicz własnej produkcji. A czym on się różni od takiego kupionego? On się różni tym, że ten produkt, który jest naturalnym produktem wytworzonym przez pszczoły, pszczoły mają taką zdolność wypacania wosku, prawda, przez gruczoły woskowe. Jest to produkt naturalny, czyli w żaden sposób nie szkodzi ani ludziom, ani środowisku. No właśnie, a jak te kupne znicze szkodzą środowisku, to szkodzą także pszczołom. Jaki ma to negatywny wpływ na nie? Może pszczołom to mniej, bo pszczoły nie chodzą po cmentarzach, ale ludzie chodzą i wdychają. Mm-hmm. A to jest wszystko, to są ropopochodne rzeczy. To dlaczego pszczelarze tak apelują właśnie o to, żeby takich zniczy używać? Może dlatego, żeby też przybliżyć społeczeństwu, że jest taki produkt. Kiedyś zresztą bardzo popularny, przecież woski, świece woskowe były w każdym domu. Mm-hmm. I to tak gdzieś XIX wiek dopiero, prawda, zapoczątkował erę światła i skończyliśmy z tymi świecami. No, tylko przy pewnych okazjach tak używamy tych świec, ale moglibyśmy częściej korzystać. No właśnie, to bardzo prosty sposób, możemy sobie taki znicz zrobić, a to jak on będzie wyglądał, to już zależy od naszej fantazji i możliwości. Tak, dokładnie. A ma pan jeszcze taką kostkę dużą. Cóż to takiego jest? Słuchaczom, to też jest wosk pszczeli, tylko to już taki wosk, który pszczelarz wytopił ten wosk z plastrów, tych, które zrobiły pszczoły i sklarował. I jak widzimy, tu mamy dwa kolory. Ten taki żółciutki, jaśniutki, nieraz bywają wręcz prawie bardzo jasne te woski. Nawet wchodząc w odcień taki zielonkawy, do takiego bardzo ciemnego wosku, który był z bardzo starych plastrów, już takich mocno przeczerwionych wielokrotnie. I więc widzimy całą, mamy gamę tych barw różnych. Oczywiście w pszczelarstwie do produkcji węzy, która tu leży koło mnie, używamy wosków jasnych, szczególnie tych bardzo jasnych, z tego wosku dziewiczego, który jest najjaśniejszy, najbardziej taki cenny dla pszczelarzy i dla pszczół pożądany. A ta węza, to do czego ona służy? Węza pszczela, akurat ja ją tutaj przyniosłem do studia, dlatego żeby pokazać, że możemy też z niej zrobić w bardzo prosty sposób szybko świecę. Już nie odlewamy, już nie topimy, ale też należałoby to kupić taki plaster woskowy, bo to jest nic innego jak kawałek wosku z odtworzonymi, to odciśniętymi komórkami pszczelimi, czyli takimi małymi sześciokątnymi geometrycznymi, że tak powiem, formami. My to wstawiamy do ula i pszczoły odbudowują na tym komórki, w których już składają, czy to królowa matka składa jajeczka, czy powiedzmy składają miód, czy składają pierzgę, to wszystko już jest, służy jako taki, nazwijmy to, no, jest to i spichlerz, a jednocześnie jest to taka maleńka
na tych młodych larw pszczelich i tych młodych pszczółek, no to jest to coś w rodzaju takiego miejsca, gdzie one się rodzą. Bardzo istotne to jest, żeby to było bardzo, bardzo czyste, zdrowe pomieszczenie. Bardzo to jest ciekawe, że takie małe stworzenia, a tak dużo robią, są tak pracowite i tak wiele możemy o nich powiedzieć. No ale o pszczołach, o pszczelarstwie to już pisano wiele lat temu i pan przyniósł takie bardzo stare wydawnictwa, między innymi Miód żywi i leczy. To jest... jaki tutaj mamy rok wydania? 27. 27. To ja aż boję się dotykać tej książki, prawie ale ona... Lat. Tak jest. Ma pan takie wydawnictwa w swojej biblioteczce? Tak, to jest akurat z biblioteki mojego dziadka. Tam jest bardzo ciekawa adnotacja napisana ręką mojego dziadka o księdzu Margońskim, który zginął w Dachau, zamordowany przez Niemców. Na której stronie, prawda, jak otworzymy, tak. Otworzymy tą... Ona jest mocno zniszczona, ta książeczka, ale bardzo cenna. Ja jako dziecko pierwszy raz właściwie miałem tą książkę w swoim ręku, wielokrotnie, i być może stąd moje zamiłowanie do pszczelarstwa i do pszczół. Powiedzmy o księdzu Margońskim, bo on jest autorem tej książki. Jest, tak, jest Antoni Margoński, ksiądz Antoni Margoński jest autorem nie tylko tej książki, ale jeszcze innych publikacji też. Między innymi był redaktorem Pszczelnictwa Polskiego. Jest to postać znana w środowisku pszczelarskim. Bardzo zasłużona. Działacz pszczelarski, pszczelarz, hodowca matek pszczelich, ale też i działacz niepodległościowy. Mm-hmm. A zbliża się święto 11 listopada, więc wypadałoby też mówić o tych pszczelarzach, którzy po prostu zasłużyli się dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Ksiądz Margoński to także autor innej książki, którą pan przyniósł, Pszczelarstwo nowoczesne. One chyba też z 27. Tak, 1927 rok tutaj jest. Tak, tylko właśnie, to Pszczelarstwo nowoczesne w roku 1927, a dziś dużo się zmieniło? No tak, zmieniło się, trochę się zmieniło, ale może nie aż tak dużo. To znaczy mamy ten sprzęt taki do pozyskiwania miodu, czyli jakieś odsklepiarki, prawda, miodarki tam ze sterowaniem, programowaniem i tak dalej. Czyli cały ten sprzęt około pszczelarski. Natomiast samo pszczelarstwo, czy podejście do pszczół, czy inaczej jak my mówimy chodzenie koło pszczół, nie, ono się nie zmieniło. My chcąc mieć efekty i zadowolenie z tej pracy, to musimy do tych pszczół mieć taką dużą empatię, musimy patrzeć na niej tak jak na taką żywą istotę, która czuje, rozumie. To jest bardzo ważne. Ksiądz Margoński wydawał kolejne książki, ale także Błogosławiona Rodzina Ulmów. To też byli pszczelarze i też ma pan wydawnictwo tutaj ze sobą, które między innymi o tym wątku wspomina. Tak. Ulmowie, tragiczna sprawa, koniec wojny i dramat całej rodziny, która została zamordowana przez Niemców. Sam Ulma jako pszczelarz może mniej jest tak znany, bardziej jest znany jako może hodowca jedwabników, czy sadownik, czy rolnik. Fotograf, prawda? Ale mamy, i to są fakty udokumentowane, dyplom bodajże w Przeworsku, który otrzymał od Izby Rolniczej za budowę ula i budowę, modernizację sprzętu pszczelarskiego. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ze zdjęć, które widzieliśmy, które ja widziałem i chyba, mam nadzieję, też i słuchacze mogli oglądać, widać pasiekę, która stoi w tym sadzie, który należał właśnie do ulmów, i tam jeszcze są pszczoły, znaczy ule stoją, a czy są pszczoły, to nie wiem. Mam nadzieję, że są. Pan na takie detale z pewnością zwraca uwagę. Tak. Skąd ta pasja u pana? Dlaczego pszczelarstwo? Kto pana tym zaraził? Może sam pan to odkrył i pokochał? Tak, no, pszczelarstwo zaczyna się w wielu polskich domach jako pasja. Pszczelarstwem zajmują się kobiety i mężczyźni.
Bardzo młodzi ludzie, bardzo często. No jest to dość trudne zajęcie. Z reguły nasi pszczelarze, mówię w Polsce tych pszczelarzy, których znam, i to są pszczelarze tacy dwuzawodowi, mają inny zawód, to są kolejarze, prawda, inżynierowie, lekarze, robotnicy, nauczyciele, a po pracy są pszczelarzami, albo powiedzmy tak, sobota, niedziela poświęcają się pszczelarstwu. A pan? A ja też, tak mniej więcej, z tym, tylko że miałem tą przyjemność, mieszkam w Zielonce. W Zielonce moi dziadkowie mieli ogród, w tym ogrodzie już od najmłodszych lat widziałem ule i w tych ulach były pszczoły. I te pszczoły już mi towarzyszyły tak od dzieciństwa, prawda, aż po lata, prawda, po dzień dzisiejszy. A z opowieści rodziców, czy z opowieści dziadków, wiedziałem, że te pszczoły już były przed wojną. I pierwsze rodziny pszczele, to jest bardzo ciekawe, przywędrowały do Zielonki aż pod Stanisławowa z pasieki pana Jana Śniega. No proszę bardzo, jaka ciekawa historia i tak naprawdę o każdym tym przedmiocie, który pan przyniósł, to można by było oddzielną rozmowę przeprowadzić. Tak. I mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja się spotkać, bo to naprawdę bardzo pasjonujący temat. Bardzo dziękuję. Ryszard Marek Kowalski, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.